No i tak przez cały dzień. Okrągły podcastu. Mamy do czynienia z niezwykłym zjawiskiem. Oto radio, które od początku swojego istnienia znajdowało się pod nadzorem osób odpowiedzialnych za treści przekazywane na antenie, wymyka się spod kontroli, wpadając w ręce każdego, kto chce się wypowiedzieć publicznie. Niezależnie od tego, czy ma coś do powiedzenia, czy też nie. To jest audycja dla początkujących i zaawansowanych podcasterów. Dzisiaj jest piąty. Zaprasza Borys Kozielski. Tak, przepraszam bardzo. Dzisiaj jest 5 czerwca 2017 roku i to, co słyszycie w tle, no jest nie do uniknięcia dla mnie, niestety. Próbowałem odczekać, ale się nie udało. Widocznie remont będzie trwał jeszcze jakiś czas. Mam nadzieję, że Wam to nie specjalnie przeszkodzi, bo to chyba tak dosyć słabo gdzieś tam słychać na poziomie minus 25 decybeli, więc chyba nie jest aż tak źle. Co dzisiaj w audycji? No, fantastyczna wiadomość przede wszystkim: audio live na Facebook zaczęło działać. <laughs> Właśnie, a miałem nagrywać to, miałem nadawać live'a. No to już włączam w takim razie. To jest Pierwsza wiadomość. Druga wiadomość, no poniedziałek z podcastem, jak co tydzień, rozpoczyna się również i dzisiaj. Także zajrzyjcie na linka, to znaczy pod adres, który jest podany w linku w notatkach do audycji, blog.podcasty.info. Tam znajdziecie link do. Poniedziałka, poniedziałku z podcastem, w którym zgłaszają autorzy podcastów swoje podcasty, swoje odcinki podcastów, a słuchacze, których jest już prawie 3,5 tysiąca w grupie, w ruchu słucham podcastów, głosują, to znaczy lajkują te podcasty. Ale niezależnie od tego, ile lajków dostanie odcinek podcastu, trafia na listę konkursu. Podcasty, podcastowy odcinek miesiąca. I właśnie rozpoczęło się też głosowanie na podcastowy odcinek maja. No ale to miałem opowiedzieć później, a teraz miałbyś tylko spis treści. Potem będzie o konferencji Polcaster, która odbędzie się 17 czerwca 2017 roku. No i jeszcze informacje o tym, co na stałe jest w notatkach do audycji. Opowiem wam o tym, co tam można znaleźć i jakie stałe linki. To na razie tyle. Okrągły podcastu. fantastyczna wiadomość od Facebooka. Właściwie ode mnie, bo Facebook jakoś nie poinformował mnie o tym, że już jest w Polsce dostępne Audio Live na Facebook. Pierwsze próby i testy prowadziłem już w zeszłym tygodniu. Pewnie widzieliście, że pojawiał się jakiś obrazek dziwny i, i na przykład zdjęcie tam można dodać. Ale, ale nie było audio. Był, był tylko obrazek w Audio Live na Facebooku. Ale dzisiaj testowałem i działa. Słuchajcie... Jak to się nadaje, takie audio live? W notatkach do audycji zrobię screenshot z, taki, z takiej możliwości. I drobna różnica jest pomiędzy tym, jak się nadaje wideo live i audio live. Na górze ekranu pojawiają się dwie ikonki: kamerka i mikrofonik, podczas naciśnięcia transmisji live, transmisji na żywo. I wtedy, jeśli wybierzecie mikrofonik, to wyłącza się kamerka. I dzięki temu nawet przy małym internecie, przy małej przepustowości można nadawać na żywo audio. To dzisiaj spróbuję tego, żeby to zrobić przez już po nagraniu audycji, bo niestety jakoś nie zmobilizowałem się do tego, żeby to zrobić teraz, ale warto z tego korzystać podczas nagrywania audycji i być może Później, tak jak ja to zrobię, właśnie dzisiaj, żeby ją nadać w audio live. Może ktoś się dołączy, zobaczymy. Będę odpisywał, będę na na czacie. I dzisiaj też zrobię tego live'a na swoim walu, bo tak słyszałem, że tak jest lepiej, żeby robić to na swoim wallu i przeznaczyć go wyłącznie na to, co robimy w życiu, a nie, co się jakie kwiatek spotkaliśmy na łączce. Także myślę, że to dobra wiadomość dla wszystkich podcasterów. No i korzystajmy, korzystajmy, bo jest taka możliwość. Okrągły podcastu. Ruszyło głosowanie podcastowego na, w konkursie podcastowy odcinek maja 2017. O, i zaskoczyło mnie to, bo jak zaglądałem dzisiaj rano, było 39 odpowiedzi, w tej chwili jest już 80. Bardzo się cieszę. W notatkach oczywiście będzie link do tego głosowania. Każdy może wybrać kilka odcinków podcastów, nie musi to być jeden. Zobaczmy, co w tej chwili wygrywa. O, dwa idą równo. Web w web, 28 głosów i 29 głosów. Ale może nie powiem Wam, nie zdradzę Wam, co to za. Odcinki podcastów. Za to wieczorem około 21, bo o 20, niestety nie zdążę. Zazwyczaj będę jakieś relacje zdawał z tego konkursu o godzinie 20, ale tak dzisiaj, wyjątkowo w poniedziałek, ostatni poniedziałek, kiedy mam coś do zrobienia wcześniej, to o 21 zapraszam, zrobię taki wykresik, żebyście mogli zobaczyć. Może uda się też jakiegoś live'a nagrać. O, może audio live nagram. O, to będzie fajne, prawda? Fajne przypomnienie. Z Słuchajcie, zgłoszonych jest 75 odcinków podcastów do tego konkursu. 76 powinno być, o, chyba się pomyliłem. Za chwilkę ten jeden dodam. Ktoś tam w ostatniej chwili jeszcze dodawał swój odcinek podcast. Aha, nie, bo tutaj co drugi mi się wyświetla, bo jest tak duża ta lista. Czyli 76 odcinków, 41 autorów zgłosiło swoje odcinki w akcji poniedziałek z podcastem. I naprawdę bardzo się cieszę, że już jest 80 odpowiedzi. A konkurs potrwa do środy, do 7 czerwca, do godziny 20, kiedy to rozpocznie się prawdopodobnie wieczór wyborczy. Będzie informacja o tym, kto wygrywa, i wyniki będą ogłoszone od razu o godzinie 21, w momencie zamknięcia głosowania. Zapraszam Was gorąco do tego konkursu. Okrągły podcastu. No i jest długo oczekiwana przez wszystkich podcasterów strona konferencji Polcaster 2017. Specjalnie czytam to po polsku, no bo już teraz niektórzy używają polskiej literki w nazwie podcastów, a tutaj jest polcaster.pl. Tutaj można znaleźć program szczegółowy, no i wszelkie informacje, które są dostępne. Dziew o dziewiątej rano podcaster dla podcasterów od podcasterów dla podcasterów Paweł Przybyszewski rozpocznie, to jest scena główna o dziewiątej dwadzieścia jak odnaleźć pasję Radu Radosław Budnicki z podcastu Lepiej Teraz o dziewiątej jak zarabiać na podcaście ale się nie sprzedać Mateusz Górski z patronite.pl Budowanie wizerunku przez podcasty, Ludwik Siadlak, Life Hacking Podcast. O 10.20 przerwa, storytelling w podcastach, Michał Waskes, Plewniak, Each One, Each One to jest taki podcast. O godzinie 11.00 praca nad głosem, Magdalena Gościmska z podcastu Mega Głos. O 11.20 budowanie pozycji eksperta przez podcast, Margo Ofsienko Startup My Life, taki jest tytuł podcastu Margo. O godzinie 11:40 od sztucznej inteligencji do podcastów, Władimir Aleksienko, biznes myśli po polsku, po polsku jest ten podcast. O 12:00 przerwa, o 12:20 jak podcast pomógł mi w biznesie, Przemysław Marczyński z podcastu Mac Podcast. O 12:40 mistrz w nowej dyscyplinie czy doświadczenie to moc, Agnieszka Socha, słowem o biznesie. 13.00 mam podcast, kosztuje mnie dużo, ale ciągle uważam, że warto. Wojciech Mech z dekompresora technologia. 13.20, czy jakość ma znaczenie? Łukasz Jachowicz, świat w 3 minuty i podcasterzy. 13.40, przerwa obiadowa. 14.40, jak robić podcast, żeby ludzie wracali po więcej? To Kaja Mikoszewska z podcastu Nerdy Nocą. O 15.00, dlaczego wolę podcast od wideo Piotr Maczuga z podcastu Maczugą przez Web. Nawet nie znam tego podcastu, zaraz sobie zajrzę i zobaczę. 15.20, początek przygody z podcastami Katarzyna Bieleniewicz z podcastu Tuż przy Uchu. I 15.40, jak optymalizować produkcję podcastu Dominik Juszczyk z podcastu Z Pasją o Mocnych Stronach. Ale to wcale nie wszystko bo są jeszcze panele dyskusyjne i warsztaty. Panel dyskusyjny pierwszy zaczyna się o dziewiątej, ten o kursach dla podcasterów. Biorą w nim udział Łukasz Jachowicz, Krystian Zych, Wojciech Mech i Borys Kozielski, czyli ja. Dowiedziałem się, że prawdopodobnie będę moderował ten panel, także zapraszam o dziewiątej na panel dyskusyjny. O 10.20 przerwa, o 10.40 ten o wspieraniu podcasterów na patronite.pl. Tutaj w tym panelu weźmie udział Marcin, Hugo Kosiński, Radosław Budnicki i Mateusz Górski. Z kontestacji Lepiej Teraz i Patronite. Tak jak to w tej kolejności przeczytałem. 12.20 ten o podcastach dla nerdów, w którym wezmą udział Kaja Mikoszewska i Gaweł Feliga. Z Nerdów Nocą i z podcastu Nagrałeś to? 13:40 przerwa obiadowa, 14:40 panel ten z podcasterami wybranych, wybranymi przez uczestników. Twoi ulubieni podcasterzy, Twoje ulubione podcasty. Prawdopodobnie nie wiem dokładnie, co to znaczy. No, domyślam się, że będzie jakiś wybór, i słuchacze zdecydują, czy uczestnicy, kogo chcą posłuchać w tym ostatnim panelu. Jakie warsztaty zostały przygotowane? Warsztat niespodzianka o godzinie 9:00. Brzmi ciekawie. O 10.40, dlaczego wideo dla podcastera ma znaczenie i jak sobie z nim poradzić? To Wojciech Męs z dekompresora. O 12.00, przerwa. 12.20, jak promować podcast w social media. Margo Owsienko ze Startup My Life. O 13.40, przerwa obiadowa. 14.40, jak oswoić się ze swoim głosem i poprawić jego brzmienie. Ćwiczenia Magdalena Gościmska z podcastu Megagłos. Zapraszamy to już 17 czerwca 2017 roku, w sobotę. Okrągły podcast. Chciałem wam przypomnieć tylko o tym, że audycje, której słuchacie, czyli okrągłe podcastu, sponsorują słuchacze poprzez patronite.pl. Co to jest patronite i jak dokładnie działa, będzie można się dowiedzieć właśnie na konferencji Polcaster, bo będzie tam Mateusz Górski, z którym swego czasu przeprowadziłem rozmowę na patronite.pl. Być może coś się już zmieniło. Będę się go dopytywał, może uda się go zaprosić również do mikrofonu. A w stałych notatkach do dzisiejszej audycji, do każdej audycji, postaram się już od dzisiejszego dnia umieścić takie stałe linki. Znajdują się linki do podcastowego odcinka miesiąca, do podcastowego odcinka tygodnia, do konkursów. Bieżący konkurs, odcinek tygodnia i zgłoszenia, lajkowanie czyli wątek poniedziałek z podcastem na grupie w ruchu, słucham podcastów. Link do grupy Podcasting w Szkole, która będzie przeżywać w przyszłym roku chyba, chyba swoją świetność, pierwszą w, w historii. Grupa Podcast Jak To Się Robi, taki link jest również i grupa W Ruchu Słucham Podcastów. Te linki znajdziecie w notatkach do audycji. I to już wszystko na dzisiaj. Zabieram się za live'a. Zapraszam jutro na live'a na Studio Podcast. Nie, na moim wallu będzie temat wywołany przez słuchaczy a właściwie oglądających te live'y, bo to są live wideo, może zmienię znowu na live audio, to będzie ciekawe doświadczenie. Wywołany przez właśnie oglądających te livey to temat wywiady, jak przeprowadzić wywiad, żeby nie stresować gościa. Bardzo ciekawy temat, mam sporo do opowiedzenia na ten temat, bo zrobiłem no kilkadziesiąt, może kilkaset wywiadów z różnymi ludźmi w różnych sytuacjach. I właśnie do tego Life'a jutro, czyli we wtorek, 6 czerwca o godzinie 11. Zapraszam. Na informacje znajdują się również na stronie internetowej blog.podcasty.info